Hej, hej, witam w kolejnym filmie z Simsów dwójeczki. Dziś dość nietypowy filmik ze względu na to, że mam do zrobienia pewną rzecz, którą zdecydowałam się nagrać. Do głowy przyszło mi, że powinnam zaktualizować moje notatki. No i właśnie stwierdziłam, że być może byłby to fajny pomysł na odcinek. Zobaczymy, jak wyjdzie mi to całe nagrywanie dzisiaj, totalnie bez żadnego scenariusza, także może być dość chaotycznie, za co z góry przepraszam, ale mam nadzieję, że mimo to będzie Wam się fajnie oglądać taki odcineczek. Będziemy zaglądać do członków mojej rodziny. Myślę, że większość z Was powinna wiedzieć, że posiadam osobne notatki, w których zapisuję sobie najważniejsze wydarzenia, które właśnie miały miejsce u poszczególnych osób. Mam nawet specjalny zeszycik, w którym później opisuję sobie danego Sima. No i właśnie do tego potrzebne mi są te moje notatki, żeby o niczym ważnym nie zapomnieć, no i później móc opowiedzieć historię kogoś również na tym kanale. Jest to także bardzo przydatne podczas przeglądu życia, a wiem, że również lubicie sobie przypomnieć życie moich Simów przed ich śmiercią, o to też prosicie mnie w komentarzach, więc będzie to takie połączenie Waszych próśb, no i też czegoś praktycznego dla mnie. Zapraszam na filmik. Zacznijmy więc od najstarszej osoby w mojej rodzinie i jest to Kajka. Ostatnia notatka na temat Kajki mówi o tym, że jest ona złotym sprzedawcą, a wyprzedaż to jej całe życie. Z tym naturalnie nie można się nie zgodzić. Zapisać możemy także, że nie popiera ona wylotów swojego syna Antka w kosmos. Pewnie jako matka zwyczajnie się o niego boi. Naturalnie Kajka chorowała również na koronawirusa. No i w konsekwencji wydarzeń ze świąt przekazała ona także swoją wyprzedaż Sony. Kajka dostanie nową kasę, bo przecież dostała taki prezent świąteczny. Ostatnim wydarzeniem z życia Antka była jego ucieczka z narodzin własnej córki. Jego obecna aspiracja życiowa mówi o tym, że jest głupi jak but. Ja bym ujęła to trochę inaczej, ponieważ Antek raczej nie jest osobą głupią, a może inaczej naiwną. Wierzy w różne rzeczy, które dla normalnego człowieka są takie dość wątpliwe. Nie lubi się on ze swoim bratem Janem. Zarabia on nie wiadomo jakim sposobem 10 tysięcy. Być może za jego podróż w kosmos, albo za nieplanowaną ciążę z kosmitą. Rozwinął on w pełni swoją logikę. Mamy następnie Filipa, który ożenił się z Ulą. Od dłuższego czasu nie jest on za bardzo zadowolony ze swojego życia, co prawda teraz nieco mu się polepszyło, ale jak dobrze pamiętacie, cały ten czas koronawirusowy był on bardzo nieszczęśliwy i płaczliwy. Dodatkowo przypomina mi się tutaj ostatnia z sytuacji, w której to Filip bardzo opiekował się Ulką, która zaszła z nim w ciążę, także można również dopisać, że jest on w stosunku do niej bardzo opiekuńczy. Zaznaczmy jeszcze, że w pracy jest on kuchcikiem. Jego małżonka Ula, jak wiadomo, ma problemy z wagą i ogólnym obżarstwem. Jest jednak gorącą kochanką, nazywana tak przez Filipa, no i cały czas marzy o tym, żeby schudnąć. Pracuje ona w karierze sportowej, jest zawodniczką, ale w końcu za te tycie powinni ją wyrzucić z pracy. Interesuje się naturalnie, że kulinariami. Ślub z Filipem, to na pewno trzeba zaznaczyć, jest to jej największe osiągnięcie życiowe. No i trzeba jeszcze zaznaczyć, że Ulka jest w ciąży dopiero w wieku 40 lat. No i tak dla porównania, Filip ma obecnie lat 35. Następnie mamy Sonię. Sonia, która ostatnio stała się Miss Werony. A obecnie, jak wiadomo, jest bardzo zakochana w Wacku, no i spodziewa się jego dziecka. On naturalnie nie chce z nią się związać na stałe, no i nie ma zamiaru się oświadczyć. Sonia oczywiście nie ma pracy, ale za to przejęła przedsiębiorstwo matki, więc w tym kierunku zawodowym będzie ona się rozwijać. Sonka powiesi sobie nad łóżkiem takie zdjęcie z Wackiem. No proszę. Słówko wspomnieć trzeba na temat Arlety, której w ogóle nie mam jeszcze w notatkach uwzględnionej. Naturalnie jest to córka Antka i Kosmity. Tutaj, jak widać, oprócz babci niewiele osób ją lubi. Zdążyła się ona poznać ze swoją przyrodnią siostrą Pepetką. No i to tyle na temat Arlety. Drugą najstarszą osobą w tej rodzinie jest Jarek. Jarek, który stał się ostatnio prawem wcielonym, a następnie cieszył się ze śmierci Aśki. Obecnie jego drugim celem życiowym jest zostanie piratem. Naturalnie ważnym wydarzeniem w życiu całej tej rodziny jest jego nienawiść z Przemem. Nie akceptuje on takiego członka rodziny, a także partnera swojej córki. No i przy okazji co chwilę spuszcza mu łomot. Jarek osiągnął już platynową aspirację. Można też zaznaczyć, że jest on najdłużej żyjącą osobą spośród swojego rodzeństwa. On również chorował na koronawirusa, no i Jaro może się w tym momencie stać inwestorem. Ostatnia wzmianka na temat Aliny dotyczy tego, że przebywała ona dwa razy w szpitalu psychiatrycznym ze względu na swoje załamanie nerwowe. Obecnie jej stan jest nieco lepszy, ale jej także nie podoba się Przemo. Jarek i ja romansujemy, nie, no po prostu to było najlepsze. Dochodzimy do naszej teściowej Natalki, która jest starym dorobkiewiczem, naturalnie kosztem Jara. To, że pracuje ona w sklepiku jest nam wiadome, ale z kolei trzeba dopisać jeszcze, że zaprosiła ona swoją siostrę, ciocię Czesię, która została już z nimi, jak się wydaje, na tą chwilę na stałe. Natalka osiągnęła również szczyt kariery Obiboka. Ostatnio nawet zobaczyła dwa duchy. Już ją wzywają za światy. Słóweczko zapisać możemy na temat Czesi, która jest naturalnie ciocią Aliny. Miała ona pragnienie założenia rodziny, ale nie udało jej się to zrobić ze względu na to, że pała ona uczuciem do swojej dawnej miłości niespełnionej do Bernarda, z którym jest zaręczona. Tak twierdzi. W dodatku pracuje ona jako pielęgniarka w domu opieki, no i posiada rangę garncarstwa, a także florysty.
Jeśli chodzi o Monię, to była ona winna śmierci swojej kuzynki Asi. Obecnie jest szaleńczo zakochana w Przemku, ale w głowie zawrócił jej także Damian. O Boże, jaka Monia jest nieśmiała. Jaka nieśmiała kluseczka. Monia miała konflikt z panią burmistrzową, z którą zresztą się biła. Monia miała już wcześniej wybraną superpłodność, więc tutaj możemy spodziewać się bliźniaków. A z kolei drugą aspiracją dla Moni będzie może pragnienie popularności. Ona jest taka gościnna, dobra dziewczyna. Następnie opisać musimy jeszcze Przema. Przemo jako chłopak Moni musi dostać również swoje miejsce w notatkach. Zaczynając od początku, jest on synem Gerwazego oraz Laury. Zaznaczmy, że zamieszkał on u swojej dziewczyny. Jego celem jest zostanie słynnym kucharzem. Nie lubi on swojej siostry. No i naturalnie nie jest akceptowany przez rodziców Moni. Interesują go najbardziej kulinaria oraz gry. Może robić zupę, to fajnie. No i jeśli chodzi o Franka, który obecnie jest w szkole, został on ostatnio wyrzucony z kancelarii, no a potem jego samopoczucie totalnie się pogorszyło. Jest nędznym pasożytem, co doskonale go opisuje. W dodatku doskonale wiemy, że odkrył on swoją orientację seksualną i zakochał się w Maćku. Uczniem jest jak najbardziej średnim, no i niestety jest także grubaskiem. W następnej kolejności trzeba się zająć rodziną Zuzi. Zuzia po ślubie zamieszkała początkowo z Nikiem, jednak przeprowadziła się z powrotem do domu rodzinnego w momencie, gdy jej teściowie chorowali na koronawirusa. Zuzia jest z całą pewnością osobą bardzo rodzinną, no i określić można ją również jako osobę sentymentalną ze względu na to, że nadała swojej córce imię po pierwszej matce założycielce. Jeśli chodzi o pracę, to naturalnie Zuzia nie pała się żadnym zajęciem, które przynosiłoby jakikolwiek zysk, żeruje po prostu na spadkach, ale za to ma idealną sylwetkę, nawet po ciąży. Dodać można również, że Zuśka niezbyt dobrze przeszła ciążę, a w dodatku ludzie nie wierzą, że Zosieńka jest córką Nika ze względu na jej prawdopodobieństwo pojawienia się rudych włosów. No i Zuzia nauczyła się jeszcze fizjologii dziecięcej. To tyle, jeśli chodzi o jej osobę. A na mojej liście nie mam jeszcze Nika, tak więc tutaj wszystkie informacje na jego temat nam się przydadzą. Po pierwsze, jest to syn Anety Kaszelek oraz Juliana. Jest to także właściciel psa Samiego. Jest to jego opiekun, prawie że prawny, no i główny treser. Można jeszcze wspomnieć o tym, że jego mama ma teraz nowego partnera, jest nim Arnold, a dzięki temu Nick zyskał brata przyrodniego i jest nim Tytus. Tak więc sytuacja rodzinna Nika jest też dość skomplikowana, no i sporo tutaj powiązań z różnymi osobami z Werony. Nasz Nick pragnął naturalnie stworzenia rodziny razem z Zuzieńką, którą kochał od lat nastoletnich. Dopiszmy jeszcze, że Nick już jako osoba dorosła i jako ojciec pragnie wykształcenia dla swoich dzieci, no bo trójkę dzieci chce posłać na studia. To znaczy, że ich wykształcenie jest dla niego bardzo ważne. Nick, podobnie jak Zuzia, nie pracuje, ale za to robi wszystko, żeby pracował jego pies. Pod względem sylwetki również idealnie dopasował się on z Zuzią. Nick bardzo wcześnie stracił również swojego ojca, ale Nick podobny do ojca. No i teraz pora na Adama. Od czasu, gdy jako nastolatek rozbił on auto i dostał za nie szlaban, bardzo on wyprzystojniał, jest też osobą bardzo wysportowaną, no i ogólnie jest na czym oko zawiesić. Adam bardzo lubi pieniądze, no i jak widać jest maszynką do robienia pieniędzy właśnie, zwłaszcza, że osiąga duże sukcesy w pracy. On jest w ogóle zachęcającą znajomością, ale masz reputację. Udało mu się na dodatek zarobić swoje pierwsze 5 tysiaków, które w bardzo szybkim tempie pomnożył, a w ostatnim czasie zaczął on nieco randkować, no i szuka swojej drugiej połówki. Na temat Nilki dość szybko, ponieważ im nie poświęcam aż tak dużo uwagi. Robert ostatnio umarł, o tym każdy wie. A Nilka ma się bardzo źle, jest marudną ponuraczką, ponieważ straciła swoją ukochaną pracę. Tymon stał się z kolei wcieleniem swojego ojca i jest młodym fanem zabawy. Chce mieć 51 randek. Nawet nie ma aż tak dużej populacji w Weronie. Uczy się w dalszym ciągu bardzo kiepsko. Po tym jak chcieli go zabrać przez opiekę społeczną, z powodu właśnie nieuczenia się, ta sytuacja niezbyt dobrze się poprawiła. Co prawda leci na czwórkach, ale do orła to mu daleko. Mimo że inteligentny, to niestety leniwy. Przejdźmy zatem do Leny, która leży w łóżku przytulając męża mimo swojej choroby. Po raz ostatni Lena kazała swojemu kuzynowi Kamilowi płacić czynsz za mieszkanie w jej domu. Obecnie, co warto zaznaczyć, jest ona femme fatale, mimo że stara, bo już ten paseczek się coraz bardziej skraca, ale jednak coś ludzie w niej widzą. No i nasza Lena przez całe życie pragnie schudnąć. Kocha swoje dzieci, z czego bardziej Blankę, no bo wiadomo, jako dziewczyna może jej podpowiedzieć, w co się ubrać albo jak pomalować. Lena twierdzi nawet, że udało jej się rozkochać 2 Simów. Nie wiadomo, kim jest ten drugi. Może też ma jakieś urojenie jak Cześka. W ostatnim czasie Lena nauczyła się jeszcze swatać pary, no i osiągnęła jeszcze platynową aspirację. Z kolei jeśli chodzi o Samuela, to oficjalnie nie zdradza on małżonki, ale w myślach to on ma wiele kobiet. A te jego podteksty w stosunku do wielu kobiet nadały mu łatkę obleśnego starucha. Jak widać również wśród jego znajomości znajduje się bardzo wiele kobiet. No i Samuel awansował na operatora projektora. Pewnie w jakimś kinie pracuje, tak mi się to kojarzy. Również jest zachęcającą znajomością, no i ma nienaganną sylwetkę. Samuel w ciągu całego długiego swojego życia zarobił zaledwie 10 tysięcy, no i zorganizował on nieudane przyjęcie urodzinowe swojej córki. No i mamy tutaj 13-letnią Blankę, która ostatnio miała swoje urodziny.
chce posiadać 5 maksymalnie rozwiniętych przedsiębiorstw, które naturalnie otrzyma ona od swoich rodziców. Oni za wszystko zapłacą. Nosi ona tytuł bogini nastolatków. Kurde, szybko się wybiła. W przeciwieństwie do matki nie ma ona problemów z wagą. No i kręci ją naturalnie makijaż twarzy, widać to od razu, gdy się na nią spojrzy. Na temat Oskarka nie możemy jeszcze zbyt dużo powiedzieć. Poznał ostatnio Paulinę, no i chce się z nią teraz zaprzyjaźnić. Co ciekawe, z całej rodziny nie kocha on nikogo tak bardzo jak jego opiekunkę Emmę. W tym domu mamy też Kamila, który jest nieszczęśliwy i ma prawie że depresję z powodu tego, że Lena każe mu chodzić do pracy. Kamil jest obecnie soplem lodu, bo chce on się barabarować z 20 Simami, a nie może nawet z Rebeką. Z nią jest w dalszym ciągu zaręczony, ale czekają jeszcze na ślub. No i znalazł on zatrudnienie jako instruktor aerobiku, gdzie, jeśli oglądaliście ostatnie odcinki, to wiadomo już, że od pierwszych dni nie sprawdza się totalnie. A z kolei Rebeka, co również widać w tym momencie, lubi odsłaniać swoje ciało. W Kamilu już dawno się odkochała, ale jest nim nadal zaręczona ze względu na jego pieniądze, no i możliwość mieszkania w takiej willi. Uczuciem pała z kolei do Zygmunta. Mamy tutaj jeszcze wiecznie uśmiechniętego ostatnio Sebę. Według moich notatek po raz ostatni przeprowadził się on na przedmieście razem z Klementyną i swoim synem. Dawno i nieprawda, teraz już jego życie wygląda całkiem inaczej. Gruba ryba, to właśnie on. Marzą mu się już śluby z Aurorą, czyli jednak miłość jest. Na dodatek Seba dowiedział się także, że jest ojcem Malwinki. No i niestety ma on konflikt ze swoją obecną sąsiadką Ofelią. Jeśli chodzi o jego pracę, to jest poszukiwaczem reliktów, to się jeszcze nie zmieniło. No i niestety poróżnił się on także z Janem. Otrzymał on w pracy złote wynagrodzenie, no i trzeba na dodatek przyznać, że Seba to jest taki złoty chłopak, złoty facet. Ostatnio nawet własnoręcznie wyremontował pokoik Malwince. Takie rzeczy się docenia. O Jezu, jaka duża ta statuetka. Taka jak Seba. No i mam jeszcze małego Wiktorka, równie uśmiechnięty jak tata. Dobrze się uczy, nie sprawia problemów, sprząta po sobie. Po prostu złote dziecko, tak samo jak złoty jest jego ojciec. No i do tej listy trzeba jeszcze dodać Malwinkę. No i to tyle, co przygotowałam dla Was w tym filmiku. Mam nadzieję, że mieliście frajdę z oglądania takiego filmu. No i do zobaczenia w klasycznych odcinkach. Dzięki za oglądanie i do następnego. Pa, pa!